Witam, Zofię, rynek Wysokie Mazowie, przepraszam, rynek Łomża, pomyłka. Tutaj plac jaki duży jest. No to ja tutaj, no. Zapraszam do oglądania. Ile kukurydzy jest warte? Pustówkę. Pustówkę. Przykład to jest, tak? Małka to ona tam chodzi. Tak tam i wylezie. Szkoda chłopa. No po ile podstawę u pana? No po ile podstawę u pana? Lichę 15. A, po duchu 15. Szkoda ten? Czemu pójdę pszenica u pana? Postówię. Postówce. O, naciściutka. Radek, ja widzę, ja mam usterkę. To ty dalej tam. Ile parka takich bocianków? 70 zł. 70 zł. Jeszcze i tutaj. Porozdzielane pewnie samczyki, samiczki, tak? Nie, bo tu miałem tu za dużej był, też nie wsadę. No tak, no tak, dokładnie. Jak tutaj była cała klata, to przydałem sporo. A, no, to dokładnie, no. Lepiej widać wyżej. Nie, to lepiej mniej, bo to kupię. Się zbija, dokładnie. Wiem, tam bradawczaki chcę. I tam będą tak. A tutaj ten czarny jest po wygody. Ja to już ładujesz? Tam jest. Dalej. Ze mną dalej. Nie podoba mi się. Ale to było teraz źle. Dobra. Dobry. Przepraszam, ile taka kurka? 37. 37. Dobra, dzięki. Pszeniczka po ile? 25 za ćwiartkę. 25 za ćwiartkę, a no to za 30 za ćwiartkę, 50 za pół metra, jęczmień też 50 za pół metra. Dobra, dzięki. Dobra, po ile takie kółki? 70. Po 70. Co tutaj, samiczki samce? Te 5 samiczek, a to 3 samce. A, dobra. No fajnie. Nie? Dzięki. Na białą główkę, na krymki to trzeba dziesiątki. Na te, na pierdolę będzie rządzuli. Ale ten to był kasku. Już 60. Mówię, przywiozłem z domu, w każdym było ponad 60. Teraz mówię, kurwa, zarobiłem. To nie cenię. Chodź, bo jest.
zeszły dookoła. Kurwa, dobrze. Ja nawet to widzisz, my nie pomieszali te gołębie, kurwa, teraz nie wiadomo co jest. Ile u pana za sztukę? Takie różnie. Może numer chce pan podać? Nie, 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 nie. Ostatnio jak ktoś pytał o te. Nie, to jak ktoś tam szuka, to ja bym woli się jest. Aha, dobra, 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 dobra. Tak, każdy chce, to później wysyłać, a ja nie. No ja też z tymi wysyłkami, to ja pan zawsze wolę przynieść niż. Tak, jest. Tak, bo wysyłasz, pójdziesz na pocztę, to trzeba klateczki, a chcą, żeby te idełko, a... Kiedyś było łatwiej, nie? Oczywiście, a teraz... Teraz tam maksymalnie żeby... utrudnili człowiekowi. Tak, tak. I na czym oni zyskują? Nie mam pojęcia, a przez to i tak jeden dzień dochodzi. Tak, no. Jajka zniosła, wychowała dwa młode i w chuj zabrała i poszła. No, no i... No tak. No. Ale z gminy tego, nie z gminy tego. No to jasne tutaj, to są w parach? Pojedynczo. Znaczy samce, samice. To samiczka raczej, nie? Tak, to samica i dwa samce. Ile taką parka jest? Po 70. Po 70. Dzięki. Ładnie nagrywaj. No. Cześć. Siema. Pocztowe, podyku. Cypele, co to jest, samica? Samiec. 15, tu jest samica też. Cypelka. Szydyki para. Szydyki para, dobra. Rolery, czerwony, siwem, szydyki para. Roller, no, to nie widziałem to nazwy tej roller. To ten co się kręci, tak? Tak, tak. Te ci puszki jaka teraz? Która, te? Tak. 2,5 A to? To sami no na raz, tak. Dziadka wezmę, ty u mnie dziadek lubi takie kurwa. Inne, nie? Inne jak wszystkie. A to nie, na jakiej nodze mają? Ale lewa, no, a tu? Biorę, kurwa, za rok to wiesz co to będzie? Prawa, to nie, to a do tego para jest? Jest, jest. To jest, zaraz, chwileczkę. To są samce wszystko, a tu samice, można dobierać. Parka. Ile za to parę? 400 dami za gorąco. Nie. 400. A w żadnym wypadku, za jednego mogę wziąć.
A te kremki? Nie, się mu podawano tam kremki, po prostu 220, tak? Co? Kremki? Para? No. 300. 300 kg. Ile taki samiec? 120, a ten, stówę. Tak, jednego ci przytrzymam, a drugiego... Przytrzyma pan też. A trzeciego ja mogę trzymać. Gdzie ten trzeci? Dobra, to ja idę. Gdzie jest to? To jest same. Sami tu sobie... To tak. Który to rocznik? 20. Powiem ci, że para zacna. Czyściutkie? Ja tam nie patrzę, czy czyściutkie, patrzę na głowę. Tam, a, tam ta jeszcze, tam, tam młoda jest bardzo ładna. Tutaj nie? Brzydki? No ładny, ładny. Bankowo samica. Ja ich za dużo mam, dlatego wywożę. Widzę. Powkładę do klatki tutaj. Dawaj, ja pokazuję, jak mi się oddam. Dużo. Zbieraj, Bogusia, i już. Nagrywasz pan, tak? Przepraszam, tak, co, co to są za głębie? To są whisky saksońskie. Whisky saksońskie. Tak. Jaka to cena tego whisky? 180 za park. 180 za park. Ten, 180. Te też, tak? Tak, tylko to są muskowane i siwe, nie? One są w różnych kolorach, są i czerwone, i czarne. No, ten taki nietypowy kolor, tak. Taki ciężko chyba uzyskać go, nie? Znaczy, wie pan, to też lata trzeba włożyć troszeczkę, żeby dokładnie coś fajnego uchować. Coś było, nie? A. A, to jest to taka rzecz, nie? Idę sobie poszukam dyzalęczy na ręki. Gdańskie dwa. Dobry pomysł, idzie właśnie ciepło to. Proszę, bocianki pojdą pana? Po 30. Po 30. To są tu... Puszczał już w internet, ten taki chodził jeden. Tak? Od nas tutaj, czy tam da? Tutaj, no chodzi taki łepek. Łomżyński. Dawałem mu kurwa i numer telefonu. Tu i nikt nie zadzwonił. Ja zobaczę. W jakiej cenie? Tylko co są te samczyki? Po 30 za sztukę. A samczyk jakiś z tych? Są tutaj samce. A ten tutaj co? Ten, ten to od par jest, znaczony z park. Druga ma na boku. Ładne te mają takie zawijasy na łbach. To ma tak być, nie? Tak. No. No, to są różne z tych bocianów. Ja kiedyś złapałem, ale to miał tak jak u Jasnego. Prosty łeb jak strzała, nie? A to, to też są inne, tak. Już ktoś, kostkowe tak zwane. Ktoś, nie, no, ktoś mi potem powiedział, że takie niemieckie były, nie? Dzieci, ten pracuje, ten nie ma czasu. A tutaj te łomżyńskie właśnie. Rada, rada, dziad stary sam to chyba. I kurwa, i parę rozrzutników wiozłem. Za czym się zebrali mnie pomagać, to już widzieli żołnierzy. Przyszła sobota, co by nie zdjęcia, to już trzeba. Takie pasiaki. A tu już nie ma. Co? Idę takie pasiaki? A to, to w parce, nie? To nie sparzone, samiec, groszek, ta pasi... samica zwykła. A, rozumiem, ja myślałem, że to te a, po bokach. A tutaj jest pasiata, a, to jest dobra. Pasiata, a to są żałobne, duchowa, duchowi ze zwykła. To nie para, nie? To bym nie wiedział, to myślałem, że te pasiaki to, nie, nie, to samo, nie, nie? Nie, to nie jest pasiaki, to są pasiaty ma białe lota. O, to jest cukki. Właśnie, to jest pasiata. To jest pasiata. A żałobny ma ciemne lota. To jest pasiata. Typowa pasiata. Na białych lotach. A tamto są żałobne. To nie wiedziałbym tego. Ja bym dobierał pewnie z ciemny na tym. A nie, nie. Te mają pasy i te mają pasy. Dlatego tak. Potem dużo mieszanek krąży. Tylko, tylko, że to już jest tak. Pasiaty. Dobra, nie, dzięki. Teraz? No, nie, też pana? Nie, nie, to byś pan, co to twoje jest? Ten, far. Park. Ile te wyświance czarne? A te berliny? A berliny 80. Co po dichu? Weź go w głowę. No czyste dzióbki, wszystko fajne.
teraz to internet. Się w ogóle bawić? Nie, Darek nie jest tym bratem. Bratem. No, 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 no. Już wybadzimy, że nie będzie takie... Matiasz, 60 par rozpołowy. Na parach mam, gdzie pan? No 10. Bieleczków małych i... A małych? No, 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 kurwa, biedaku, kurwa, bo... A te co tu to chować, bo drugie żoby mają? No to nie wiem, to to co to ty, tu masz te mrziate, co to to jest? Para. Para to... Co ja? 15 lat. To ja mam parę, jajka. To ja takie też. Masz takie? No. Na bok jest. Gdzie jest para? Uważnie? Mówię, to nie rozumie. Wywrotek. Samczyk, samiczka? Czerwony? No. Samiec. Samczyk. A kifonia. Jedno pęty to wystawić. Miałem, to sprzedałem. Ale to nikt nie dzwonił, że... Po tygodniu nic nie wystawił. Proszę, te sokoły. Te sokoły żółte, jaka to cena za nich? 200 zł. A te jasne tutaj? Po 50 do głowy. Po 50 do głowy, jasne. Sokoły 200. No. Dzięki. Nic na to nie poradzi, że teraz Heńkowi leci tutaj. Heńkowi leci. Dobry. Chodź. Tam coś. Dziadka nie przebrali. Są królaki, po ile? Po 60. Dzięki. I co, kupiłeś tego siwego? No oglądamy. Nie, ja siwego nie kupiłem. Czerwona, biała i żółta. Są taka parka kurek, ile za? 120. 120. Dzikie, dzikie. Zapraszamy, to dzikie. Deresze te swe samo podobno takie. I deresze są takie podobno też. W Budapeszcie jeszcze gorsze. Tak? No. Ja w Budapeszcie mam, no to rękę przychodzi się. Jak karmi, no to nie napuści. Posłuchaj, ja mam na jednym gołębniku mam same deresze. Na drugim gołębniku proszę siebie mam same Budapeszty. Na trzecim gołębniku mam same sporty. To wiesz co, to najdziksze są Budapeszty. Ja mam Budapeszty, że no z gniazda można ich zdejmować rękoma, nie? Tak, małe pomieszczenie. Bo
No to też swoje jest, no nie? Duże to jest ciężko. Ale ja proszę ciebie, jak mamy je pod zaciągiem, no nie, to tylko kurwa. A pod zaciągiem, a. To wystarczy, że tylko przesunę drzwi, no nie? A. Do woliery. Chuj, nie ma żadnego w głębiku, nie? Ale przynajmniej podobno takie te dziksze lepiej chowają, chyba słyszałem, bo to wylatane są. A to spokojnie. Znaczy, powiem ci tak. Mogę nie wrócić, no to tak jak teraz. To tak jak teraz, no nie? No to lepiej do nich nie wchodzić. Jest zimno, no nie? Zajdą z jaj. Tak, i chuj, no. I tylko młode potracić. To słabo. Proszę, ile tak królak? 25. O 25. Dobra. Od jednej królicy tyle? Tak, od jednej. To ładnie płodna. Nawet 12. Płodna dziewczyna. Ile takie krymeczki? Nie wiem, to nie mogę. A, dobra. Jestem. No i jak się pięknie prezentują w klatce. A jeden to obrączka oryginalna, drugi to nie bez obrączki, tak? Drugi to samiczka bez obrączki, no. A ty? Co? Dawałeś, kupiłeś gdzieś. Ja jakiś czas temu ich kupiłem, ale 3 razy my jajka mieli. Tak? To nie hodujesz ich? Co? Nie hodujesz takie? Mam 4 pary już. A, 4 pary. Tak. 4 pary, pewnie. I młodych już 5. No, młody jest. Tak. One same chowają dobrze. One same dobrze chowają. Autentycznie. I młode na tych ogonach wychodzą fajnych, szerokich. Nie, co tutaj mają tak przeważnie, nie? Jak ogon jest taki wąski u lętaka, no to... Tylko, że oni długowate. Długowate? Nie, długie, nie, czy ja wiem? Nie, bo jest takie krótkowate całkiem, takie dłuższe, lepsze, ładniejsze. Ja nie widziałem lętaka teraz jakiś czas, jakiś dłuższy czas, co jeżdżę, dosyć fajnego. Tak? No, wszystko to są takie pozgniatane te ogony takie. Ma na handel co. A jak ktoś przywiezie coś fajnego, to... Ja mam to z listy pań. To jest tam. Co? Nie wiem, czy jest. Ten trochę droższy, jest zwykły po 20 zł. Są takie łyski w jakiej cenie? To jest parapaszysta. 40 zł. 40 zł. Te widoczki czerwone to? Para. Ale im już osobno pójdą. Samica ile kosztuje? Samica? To jest samiczka. 25 zł, albo 20, no jak da. No. Ja widziałem, krzyczałem dzień dobry, ale pan tam, no, handlem zajęty, kurna, to ten. No, sorry, nie słyszałem. Nie, nie szkodzi. Ja później podejdę. Teraz można zobaczyć, co. No, taka kratka to... No. Widać, że... Strach odchodzić. Kultura czyściutko, elegancko, no. Nie, to bym srany. No, mówię, to tam... Tak, nie, to tak. No. Kurwa, bo następne razy. Nie, to są co? To jest samczyk. Trzy samice. Samczyk ma czerwoną obrączkę. To jest kurwa kolory. A może pan też nie ma?
Czy ile takie wydymki? 120 zł. 120 zł. Do parka, tak? Od Basance tutaj mam. A kurwa, tam powiedział, że samica. Nie? To znaczy to takie jeszcze niepewne, to może i to samica, ale raczej na samce wygląda. To są te tygrysy. Jaka to cena za nie? A tygrysy, ten tygrys tam jest o 5 dych, dobra. To to para, tak? To sam. Oda za 6 dych? Nie, 7. 7 zamawiam. Jak chcę? 7 zamawiam. Nie? 8 zamawiam. 7 jak chcę. Chcę, to bierzemy. Samica stuprocentowa. Ile, ile taka samiczka? 7 dych. 70. To młoda chyba, nie? Tak. Tak. To jak głowę ma, nie? To nie oddycha tak. Najmądrzejszy pewnie w głowniku. Nie miał tego pijaka, to się kierował. Co? A te krymki, jakiej cenie? 300 zł. 300. Ciekawe. Numeru nie chce pan podać może? Bo tutaj ciekawe są te. To kolegi, nie? Tak? Dobra. A te tutaj? 350. Ja to jak na krótko dzioby patrzę, to aż się ja oko ja raduje, nie? Ale na sezon chować ale nie chcę żadnego. Cztery młode od 10 sztuk chować. Albo tego nie. Przy farcie. A te neweczki, nie wiem wam? 300 chyba, bo to mówi to ja jak moje tylko. Aha, dobra. Ja też tak bezpiecznie raczej jadę. Odwrotnie. Są boki, jaka cena? Ten 3 dychy, ten 4. Ten 3 dychy, ten 4. A to dwa samczyki, tak? Dwa samczyki, tak. A, dwa samczyki. 4 i 3 dychy, dobra. Powiem panu tak, ja ich dzisiaj nabyłem, samiec niemiecki, samiec polski. No to jeszcze nie ładowane. Wszędzie to zwane teraz. Są tygrysy po ile? 5 dych sztuka. 5 dych sztuka. Podejrz panu, te milki ma też? Milki, 8 dych sztuka. 8 dych sztuka. Chce pan może numer podać? Oj, no to widzę, że kolorowo pan. Każdy z tych, bo to te Andaluzy, nie? Andaluzy. No, Andaluzy, no. Ile takie Andaluzy parka? 80 sztuka. 80 sztuka, dobra. Samczyk Mulemas na oku, Glazer widzę.
Samiczki rzadziej są chyba na tym glejzerze, nie? No nie ma, mało jest. Kupiłem właśnie u fajnego samczyka, ale samiczka to pocztowy ładniejszy był od niej. To pocztowe są tutaj te? Nie, to są skowronki. Skowronki, aha. Te skowronki też, tylko nie wiem, jak się to ma dziwne te nazwy, bo to koreki są. Aha, i jaka cena za, takie, za taką parę? Za to jest 120, a za te nie wiem, 100, czy też 120. Aha. Dobra, dobra. Dzięki. Te to tak myślałem, że bardziej do gili, nie? Bo też są i różne kolory tych gilów, nie? Tak, tak, tak. Są żółte, czarne, no. Czerwone. Właśnie, no dobra, dobra, to, dzięki. To skowronek. Lesio, jaka cena takich? 60. 60, aha, dobra. To parka? Za sztukę. Za sztukę, nie. Ale to parka? To czasami ci samica, nie, nie sparka. Aha, dobra, dobra. Ty 60 odpowiedział, już chciałem brać. Nie. Drobniutkie, drobniutkie takie. Chodź, chodź, żarnuję. A tutaj maściuch. Maściuch, samiczka. Nie, trochę mniej jest. Ta równiejsza poszła, szaryczka, nie? Ta z jajkiem została. No Jacek. Tak? Te, nie, nie Jacek, tylko Grzesiek ten kurwa leci. Pójdę, te wydymki masz tu w klatce? Samica jedna, najtańsza stówka, a samczyk 500 i samica 300. Aha, a czarny 800 za par. Czarny 800 za par. Wyrodki czerwone tam 700, czarne 500, żółta motylka 200. Żółta motylka ma ładną maść, kurwa, nie? Taki no soczysty wiesz, kolor. Jedne lubią ciemne, a drugie nie lubią tych ciemne. No, wydym to chyba musi być. Nepki ładne się tu leży. No, fajne, fajne. Tam jeszcze ta samiczka jedna zajebista. Jeszcze zobacz, zobacz, nie dojrzę, łebki super, to jeszcze zgrabne, takie malutkie, nie? Nie, nie takie te, wiesz, duże, nie? Te ładne mają, kurwa. A ile taki samiec? Trzy dyszki. Jeden, a drugi 50. Za 25 od tamtej. Żółtych nie ma, co? Ja mówiłem ci, przy Mazowiecku przeoczyłem. Samica była wtedy fajna, nie? Już nigdy więcej się, kurwa, nie będę targował. Bo niektórzy tylko stojały z rąki. To wiesz, ja kameruję, już czekam, żeby, wiesz, gość odłożył, a gość już nie odłożył. Ja przywiozłem czerwono ładno samiczkę. Tutaj z model od gościa. No. Tylko ma podkulone paluszki. A, ja mam taką żółtą. Ale jeszcze nie, kurwa, tam... Wiesz, ja mam taką żółtą, kupiłem ją za młodziaka, też malutka, bardzo króciutka, nie? No i... Tylko ma podkuloną to trzy razy jajka miała w tamtym sezonie i z połowy sezonu przestała się nieść. I bocznie i będzie się niosła i do tej pory nie ma. Począć musi. Tak? To oby, bo... Czasami po dwa lata się nie mnożę, później zaczynają. Oby, bo ci powiem, że samiczkę za 300 mnie oddał, taka fajna. Pójdę takie Budapesztu pana? Kupione. Kupione, cały locik. Nie, to znosi tak po 4, po 2. A ja mu stoję tu. Takie zgrabne, będzie co ganiać. No bo... Czyściutkę przede wszystkim, nie widać, żeby jakieś... Bo to zaraz jak gołąb troszeczkę ubrudzony, to widać, że już mu coś dolega. Tak.
A tu już wszystko żwawe, takie tak, tak. Wesołe. Tak, i czysty, czysty przede wszystkim, gdzie gołąb jest czysty. No. Mówią, że zdrowy gołąb nie będzie brudny, nie? Tak. No to wszystko widać. Dzięki. Jak ładnie, trzeba zapłacić. Lawin rybiki? Parka? Ile tylko parka? Jest tu kibi. Jest tu kibi, dobra. A te krymki też masz w parze czarne, nie? Te w parze. Ile cenisz za nie? 380. Jak jest cena? Ten samic? Aha. 170. 500. Samiczka boczata? Tak. Cena, pytanie, 60 zł taka cena. Co w jakiej cenie? 4 dychy. A jasnej nie chcę? No to co jest jednego? Parę tym co to miesza, tak? Aha. Przepraszam, te krymeczki to jaka cena? 1300. Równiutkie, kurde. Tak, para parzyna. 150 zł. Tam jest samiec. Tyle jego, co się nagada. Ja szukałem doktorkę, to ona powiedziała, żeby miała na bezwzględną wyspę jechać, to tylko będzie. O, tylko będzie. Ja tam takich, co nawet nie biorą tych języków w Łodzi, a tam nie wejdą. Taka parka. Andaluzów? Andaluzów. 80. 80.
tajne służby. Te orbiki 300. Widać, że już boki z jajkiem, samiczka chyba. Po ile to budować tu, pana? Pana? Którego pan chce? Tylko nagrać pan chce, tak? Tak. Po 100 zł. Po 100 zł. I tu samiczki tam są? Tu jest samiczka chyba tylko jedna. Jedna, jedna i kolczata. A trzy samce. Ale ładne łebki mają. Nie, nie, nie. A ten ile taki rowerek? Ten 3000. 3000. Jakby się kto pytał, to tak. Fajny. Na akumulatorek. Ja to inaczej był taki akumulatorek. Jeden? Dobrze? Nie mogę znaleźć samca. Były są te garbonosy, po ile za sztukę? Po stówie. Dobra, dzięki. A ciebie znaleźć do chuja ty. Ty w rok tutaj tam co jest, nie? Czego znasz tego? Zaraz, dojdę do końca już. Mogę zobaczyć? Zaraz, czekaj. Ile szaliczki para? To nie moje, tylko parę.
300. No. Zaraz tego, już do końca dochodzę, nie? Ten co tego się wykrywa? Ja mam w domu mrzaczek, ale ona jest, ci mówię, 26 dalej, gdzie nie Nie, no dwa piwo, ja nie. Kurwa. Co byś miał para, ja będę miał sam. Sebek jest? Kupił coś? Ja mówię, tylko dryer został. Do psychologa trzeba. Mam pareczkę. To dobrze. Co? Dobrze poznali, kurwa, mówię, że się. Ile ze 100 wystawiłeś? Tak, nie chciał dać więcej. U nas 150 szał. No to fajny, widzisz? No. To o tym samczyk mówiłeś? To samczyk? To o tej samicy, tak? To ten samczyk jest. Samczyk. Tak. Samczyk. To ten jest widzisz, bardzo fajny. No to wiesz, to już by była i ile za niego cenisz? To ja dla znajomego, wiesz, na jajkę go. Sobie puściłem 3 pary jajek i teraz dla kumpla i... A podobnej klasy samiczkę ja mam fajnie. A to nie masz do sprzedania go, tak? Nie. Samiczkę też coś takiego, wiesz, jakby... Samicy to ciężko. Ciężko w ogóle znaleźć. Szeroki łeb z tym, ze ściągiem nisko. Z trym łebkiem. Idealnie by pasowała do niego. Jarek ma super samicę, nie? Pasowałaby do niego idealnie. Pięć do oka. Wyciąga. Idealnie by go pasowała. Tylko tam mocno trzeba by było przytulić za niego. A co potrzeba? Brać! To parę, te trzy jasne za dwie dychy i już. O! To się nazywa właśnie handel. To jest biznes. Kamerujesz? A jak? No jedziemy. Gdzie jedziemy? Tu trzeba teraz na razie nie jedzie. A, tutaj. Która to? Samo sobie zepsuł. Prawda, wysunięte ma to główkę. Ale to para będzie tu. No ale to mi za tego nie sparowane, bo samice sprzedałem od tego samca. Jak chcę mi puścić, kurwa. Bardzo się czy... Ja i tak za bestem, kurwa, oddam. To samica będzie, no? Powiem ci, że... Samiec wart 300, samica kurwa. Ja za całą parę za 400. Ona jeszcze pewno jajek nie miała. Nie, no to młode, no to. Ale już teraz kurwa. Oni siedzieli i ty sami z tamtą się sparował. Była ta, co widzę parka takich? Parka 400. 400. Ja ostatni samiec został. Aha. A to nie dwie parki, to tylko samiec. Nie, tu są trzy samice, jeden samiec. To ma chłopak robotę. Chcesz się nachować, to tylko mam. Pana, a ty lajka tu przejdziesz. No i tak, no. Fajna. Fajna. Fajna samiczka, nie? Łebek ma wysunięty, widzisz. Ale...
To weź za butelkę może więcej. Nie, no to ja nie będę tym wysyłał. To nie będzie szczęścia, jak to nie było. Dobra, lecę, na razie. Tak, nie. Zandrowa jadę, na dużo Zandrowa jadę wieczorem, nawet jak ja bym tam kurwa leżał, ale na dół nie rzucał. Kurwa, dlatego ja to wiesz, tak i tak, sam jest. Także kurwa, wydymek samczyk samiczka? Samiczka. Ile taki samczyk? Dwie i pół stówki. To ja tak mówię, ale to nie powiem, że mam tylko dwie i pół stówki. No i właściwie. A, dobra. Grabny. Jakoś siło jest wszystko. 250. Bez nanometra nawet nie starczy. Nie, no tak, tak. Klucz dynamometryczny tak jest. Nawet nie starczy. To tutaj masz parki? Dwie parki? Dwie parki i samczyk. Dwie parki i samczyk, dobra. Słuchaj, teraz tak, cyk, 1000, teraz w internecie. Ten chyba jest, nie? Taki. I ktoś, który kurwa cały świecie gniął, wyzwalał, kurwa jest najlepszym. Tamty pewnie samce, a ten samce. Który będzie najlepszy z nich wszystkich, twoim zdaniem? To znaczy, wiesz, zależy mu. Tamten na obwodach, kurde, rozumiesz, duży, kurde, dobry, zgrabny. A tutaj jest, ten tak? Ten jest późny, kurde, późniejszy, ale się nabiera w obwodu, widzisz, kurde. To zależy, komu co się podoba. Te. Ja tego dokupiłem. No widzisz, a to tylko się podoba, wiesz? Bo mamy, rozumiesz, na zejściu takie, kurde, samiczkę, nie, ze swoich. Jeszcze, kurde, świeże, kurde, krew. Dobra. Swoje, kurde, czasami wypierdzielam, a rozumiesz, że wypierdzielam. Ej, ty! Było na tyle, widzowie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia w następnym tygodniu. W Wysokim Mazowiecku pozdrawiam.